tvpodkarpacie.pl. Tu na tym dziedzińcu Muzeum Historycznego będzie się rozgrywał obraz Chrztu Polskiego w 966 roku, 1050 lat temu. Zapraszam Państwa bardzo wszystkich serdecznie na inscenizację Chrztu Mieszka I w wykonaniu. Po pierwsze grupy rekonstrukcyjnej z Kutum, ale i proszę zobaczyć młodzieży szkół sanockich, jak pięknie wyglądają. Siedzą w ławkach tutaj, ponadgimnazjalne, tam z tyłu. Gimnazjaliści, szkoły podstawowe w cieniu się kryją, ale witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki temu dzisiaj prawdopodobnie jesteśmy Polakami. Nie zniknęliśmy z map Europy, tak jak zniknęło wiele ludów, które trwały w pogaństwie, które nigdy chrześcijaństwa nie przyjęły. Nazywała się bowiem po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim wykłada się dobra. Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swojej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żądz tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres Wielkiego Postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, iż jadła ona mięso w okresie jednego Wielkiego Postu, inni zaś, że w trzech takich okresach. Dowiedziałeś się przed chwilą, czytelniku, o jej przewinie. Zważ teraz, jaki owoc wydała jej zbożna intencja. Pracowała więc nad nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup, Jordan, ciężką miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy pańskiej. I cieszył się wspomniany mąż i szlachetna jego żona z ich legalnego już związku, a wraz z nimi radowali się wszyscy ich poddani, iż z Chrystusem zawarli małżeństwo. Laudetur Jezus Chrystus, seculam secularum. Amen. Quo nomine vocaris? Esco. Quid petis ab ecclesia Dei? Fidem. Fidesqui tibi prestat? Vitam aeternam. Ixiabo eo, immunde spiritus, et da locum spiritui sancto paraclito in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Me tibi baptismo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Siculat erat in principio et nunc et semper et in saecula saecularum. Amen. Panie Boże Święty, pozwól tym, którzy przyjęli dzisiaj chrzest, z radością i odwagą wypełniać rolę chrześcijanina i odważnie kroczyć drogą Twoich przykazań. Amen.
Tak oto w języku łacińskim ochrzczony został książę Mieszko, syn Ziemowita, wnuk Lestka, prawnuk Ziemowita. Teraz chrzcić się będą wojowie Mieszka, owe zbrojne ramię, najwierniejsi z wiernych, tak jak ich Pan, i oni przyjąć muszą chrzest. Oto buława to symbol mojego namiestnictwa. Ten, który z was ją dostanie, będzie rządził innymi w moim imieniu, sprawiedliwie i słusznie. To jest symbol mojej władzy. Oto dzisiaj bić się będziecie. A żeby honorowo było, przysięgniecie na włócznie mego pradziada. Oto jest starożytna włócznia mego dziada Siemiomysła. Nie splamiła się nigdy zdradą. I liczę, że wasza przysięga, którą złożycie tutaj, również nie splami was nigdy zdradą. Przysięgnijcie na to, że będziecie uczciwie walczyć o to, kto z was najlepszy. Sięgamy! Sięgamy! Z drugiej strony Wojsław. Potężny, olbrzymi wojownik. Ten znowu sprawił się chadzając na luciców. Potężnym ciosem w głowę Jaksa powalił wojownika. Przyjaciółmi, braćmi, chciałoby się rzec, to jednak zażarta jest i mordercza. Żazli starcz jedno lecą, co dowodem jest tego, jak potężne ciosy zadają sobie obaj wojownicy. Czy ten pojedynek się zakończył? Pozwól mu dźwignąć miecz. Walczcie dalej. Zdaje się, że po tym uderzeniu Wojsław straci już ochotę do walki. TV Podkarpacie.pl